Siemanko, witam was bardzo serdecznie, prosto, nie z boiska, tym razem prosto z hali. Gdybyście słyszeli też inne odgłosy, no wiadomo, że tam inni ludzie też grają w różne sporty, czy to w kosza, czy w siatę, z tego co widzę. Jest ze mną Lisu, także siemano. Yo. I jest Szczurek, patrzcie. Siema. Siema. Przyjechał po to, żeby zrobić bramkę sezonu. Ja o tym wiem. Ta. To jest tradycja. Nie, Szczurek przyjeżdża, bramka sezonu, proszę za pół roku zaprosić jeszcze. Umowa o dzieło. Dokładnie. Powiedz mi, jak forma? Forma jakaś jest, ale zobaczymy jaka. To jest wielka zagadka. Myślałem, że powie forma do ciasta. Nie, nie. To już było. Mamy tutaj też z nami Lisa. Ty wyjeżdżasz za ile? Oni to oglądają to za tydzień praktycznie. No, 5-6 dni, no. Także hiszpański content się zbliża. Lisu wyjeżdża do Hiszpanii, więc tak, prośba ode mnie. Wbijacie do niego, czy na streamy, czy też na kanał, na YouTube'a, czy na Facebooka, na Instagrama. Na Twitterze też jesteś? Jestem, ale kuna. Wszędzie, gdzie jest Lisu, to potrzebne jest wsparcie waszej aktywności, więc tam wbijajcie od wujka Patryka. Mortko, ja będę obserwował, życzę powodzenia i dziękuję. Możemy wbić Sadek. Do Hiszpanii? Zapraszam, oczywiście. Sadek. Nie będzie mnie przez jakiś czas, jeszcze nie wiem ile, ale Lachu oczywiście ma zaproszenie. Też postaram się czasami wpaść, jeżeli też będę zaproszony. I jak Lachu wpadnie, no to w Hiszpanii też myślę, że coś nagramy w pięknych widokach, a nie w polskiej jesieni. Na sangrię wbijam tego, a teraz lecimy z odcinkiem. Oczywiście tradycyjnie zanim zaczniemy kolejny piłkarski odcinek, kolejne piłkarskie wyzwania, przypomnienie dla moich wszystkich pełnoletnich widzów. Pamiętajcie, że korzystając z kodu LACHU50 na BetClicku za 5 dyszek możecie zagrać bez ryzyka. Oczywiście pod spodem w opisie link do sponsora mojego kanału i do tego, co dla was przygotowali, więc tam wbijajcie. Oczywiście wszyscy widzowie pełnoletni, oprócz Fame MMA znajdziecie też najlepsze ligi świata, czyli ligę polską, ligę angielską, hiszpańską, włoską i tak dalej. Także zapraszam, lecimy. Dziś jest dzień, w którym możemy stracić jednego przyjaciela. A tak serio to, Dawidku. To jest kolejny raz, bo pamiętasz, przy maszynie było to samo. Też było, że nie mają ubezpieczenia. Ja czuję, że teraz będzie gorzej. Gorzej. No, baw się dobrze. Thank you. Idziemy z karnymi. Panowie, po 3 rzuty karne na głowę. Zobaczymy, kto zaczyna. Kamień, papier, nożyce tradycyjnie. 3, 4. Ja zaczynam. Ja ta piłeczka jest malutka, jak do ręcznej. Bez kitu, proszę. Na 300. Cyk. Jesteś Dawidku? Jest, w ciemno. Na takiej bramce w ciemno. Mówiłem ci, że zawsze w środek działa. O, brawo Dawidku! Ajajajajaj! Gra bez farta nic nie warta, także... Fajnie, że drugie kopnięcie już pod presją, nie? Haj, dobre! Uhuhu. No to Dawid, no to... Jeszcze w grze jest. Przydałaby się teraz taka motywacyjna mowa, Rafał, nie spierdziel tego, żeby to było zależne od twoich nóg, nie od przeciwnika. Wykorzystaj, 3-3. Nie dało się lepiej, po prostu. Vamos a la playa. Dawaj z dużego palucha. O, człowieku! Masz dużego palucha. A i on teraz tak. Opłacało się strzelać dużego. Nie boli. Opłacało się. Nie boli. No ja mówiłem, że gościu przyjeżdża, strzela bramkę sezonu i tak to zawsze jest. No ale w karnych wiadomo, jak w karnych musiałem przegrać, bo nie jest to mój... No nie wiem, nie jest to mój konik. Kto zazwyczaj przegrywa w karnych. Nie jest to mój konik. To cały czas ta wizja tego karnego, co na pusto z poprzeczkę strzelone. Obyski tu. Słuchajcie, teraz czas na sam, ale z obrońcą, więc tutaj po pierwsze muszą minąć obrońcę, po drugie strzelić Dawidowi. Podwójny mur. Kto zaczynał przedtem? Ty. Jo. No to proszę, kontynuuj pasy. Mała aktualizacja, że będziemy to robić z trzech stron, w sensie z dwóch stron i z środka, żeby po prostu urozmaicenie było i prawa, lewa noga chodziła. Więc sprawdźmy się. Ha, miał dać trudną. Jedź Ziblisu! Ajajajajaj! O, żeś...
stary, jakbyś to trafił, to normalnie, ja nie wiem, szacun. Akurat o tym pomyślałem. Szacun widza dozgonny. Żartowałem. O, człowiek! O, nie. O, nie. Ale spajkowałem. Oj. Co to musisz? Kurde! Musisz to trafić! Ale ja idę. Za siatę to dla wujka Lotara. Dziękuję. Pozdrawiam. Ładnie. Miesza. Dobrze, Dawidku, brawo! Ale szybka nóżka, kurde. Ale da. Oj. Lewa. Słupek drugi, no nie wierzę w gościa. Nie ma tego ewidentnie. Przechodzimy w takim razie do trzeciego wyzwania i słuchajcie, tutaj zrobiliśmy tor przeszkód, który no też ma kilka fajnych elementów takich halowych. Przede wszystkim zaczynamy podaniem tutaj w małą brameczkę, potem nad małą bramką, potem przechodzimy do slalomu i tam dalej, jak pewnie zaraz zobaczycie, mogę wam teraz odpowiedzieć historię skoków narciarskich, bo tyle mamy czasu, ale słuchajcie, następna rzecz tutaj to jest odbicie od ścianki, wyjście do strzału, strzał Dawidowi, drugie podanie od szczurka, więc jedno takie zagranie od boku i dołożenie nogi, drugie strzał po klepce, dużo takich rzeczy halowych i do tego to wszystko na czas, dlatego trzymam telefon, zobaczymy kto szybszy i dokładniejszy. No, proste. 3, 2, 1, start! Muszę patrzeć na czas tutaj. No, ładnie zgrał, a uciekła trochę. Pierwszy strzał i drugi. Pięknie. Brawo. Dobrze. Dokładeczka halowa, klasyczna. 3, 2, 1, start. Dobry. Oj, siata była. Kłopoty Najmana. Wejdzie też szczurek. Ładnie, brawo, szczurek. Ojoj! Wolniejszy, ale dokładniejszy. Tam z faulem niestety, ale dwie. 3, 2, 1, start. Ma to. Ale inna technika w ogóle przeskakiwania tego. Pięknie, ale mu zagrał. Ej, obudź! Oj. Kurde! Ale zakręcony. Ale nie wiedział nic. Jaki zakręcony był. 3, 2, 1, start. Hop, dziura. Hop, pyk. Ojej, dla widza. Jak to dla widza chyba? Raz, dwa i... Pięknie, brawo, szczurek. I znowu! Co nie jest tam, szybszy, to jest... Trafiłeś, do Dawidku. Mamy to. O kurde. Z tego, co dobrze policzyłem, w wyzwaniach jest 2-1 dla Lisa. Także forma hiszpańska już widzę. Tak jest. Nie będzie blamażu. Jest finezja. Ale ostatnia konkurencja to była finezja po stronie tego pana. A teraz słuchajcie, bez finezji, bez kalkulacji 5 strzałów mocnych i zobaczymy, kto będzie miał więcej. Tylko czekajcie, aż Dawid stanie. Do bezpieczeństwa. Spróbujemy. Nie wiem, co to będzie, ale egzekucja. Ale prawe widły stąd. Vamos a la playa. Uj, ojej. Kurde. Strzymał nogę. Nie, no jak? A mógł zabić. Przymierzyłem? Halówka, widać. Ojej! Wow. O człowieku. Dawid bez głowy jutro. Ale pomrad chyba. I spadnie, patrz. Siedzi teraz, nie wiem czemu. Brawo, Dawidku! Vamos a la playa. Za lekko. Siedzi. Uciekaj. Brawo, Dawid! Druga, ostatnia. Domknął, ładnie, czyli dwie mecze. Dwie. Z racji, że pierwszy raz w historii mógł być remis, bo było więcej konkurencji, czyli 2-2. Zdecydujemy to na szybciutko poprzeczkami, panowie, po jednej. Kto trafi pierwszy, chyba że obaj. Nagła śmierć tak zwana. Bawcie się dobrze. Ty zaczynałeś, tak? Halowe poprzeczki? Na czuba? Ojej!
Uff, close. Oj! Śmierdziało. Nie! Let's go! Let's go! Vamos a la playa. Ty, bo zdaj mu film jeszcze. Tak ładnie zaśpiewał. Jestem? Jak trafi, to jesteś chłopie... No, vamos a la playa! Musiał! Proszę, kontynuuj. Nie! Siedzi, dobrze! Vamos a la playa. Patera. Jak trafi, to sanie. Nie, dobrze! Nie smyrło? Słyszeliście? Ja też nie. No cóż, jako przewodniczący klasy drugiej C chciałbym się z wami pożegnać w dzisiejszym odcinku. Ale nie, no Mortki, mam nadzieję, że wam się podobało. Coś innego. Jakbyście chcieli jeszcze odcinki z hali, to dawajcie znać. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie. Zbijam żółwia każdemu z was. I co? Do tych panów wbijajcie na Instagrama. Lisu, powodzenia, baw się dobrze, za dużo sangrii nie pij, albo pij. No może mi się przyda, żeby do może ruszy w końcu. No. Gaz robi gaz, jak to niektórzy mówią. Do następnego, Mortki. Na razie i piona. Siema. Ejo.